Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i dzisiaj będę mówić o moim absolutnie ulubionym typie spraw, czyli takich, które brzmią jak niewiarygodny scenariusz filmu, ale jednak wydarzyły się naprawdę. Jestem bardzo podekscytowana, żeby opowiedzieć Wam tę historię i jestem pewna, że jeśli wysłuchacie tego odcinka do końca, to okaże się ona dla Was równie fascynująca jak dla mnie. Oczywiście zawiera wiele tragicznych elementów, ale przede wszystkim jest to historia o ogromnym szczęściu i odwadze. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły historii Juliany Koepke, to zapraszam Was do oglądania. Chociaż przedstawianie dzisiejszej sprawy zacznę znacznie wcześniej, jeszcze zanim Juliana przyszła na świat. Jej rodzicami byli Hans i Maria Koepke. Oboje byli naukowcami, ale sposób, w jaki ich drogi się skrzyżowały, jest daleki od typowego. Hans, który z wykształcenia był biologiem, od najmłodszych lat marzył o badaniu dżungli. Niestety, ze względu na to, że pochodził i mieszkał w Niemczech, nie mógł realizować swoich ambicji. Jego celem była praca w Ameryce Południowej i badanie peruwiańskich dżungli. Niestety, jego warunki rodzinne i materialne sprawiały, że te marzenia były absolutnie nieosiągalne. Nie miał wystarczająco środków, żeby dostać się na drugi koniec świata i z tego co wiadomo, nie miał nawet paszportu. Przez kilka lat próbował pogodzić się ze swoim losem i z tym, że najprawdopodobniej już zawsze będzie pracował w swoim rodzinnym kraju, ale wkrótce okazało się, że jego ambicje jednak są silniejsze od zdrowego rozsądku. Postanowił za wszelką cenę przedostać się przez ocean, nawet jeśli miało to się wiązać z narażeniem życia i zdrowia. Opracował plan, który wydawał się z pozoru absolutnie niedorzeczny, ale zrealizował go. Udało mu się pewnego dnia dostać na statek transportujący sól do Ameryki Południowej i to tak, bez koniecznych dokumentów i bez płacenia za bilet, znalazł się w raju, o którym marzył od dziecka. Rejs skończył się u wybrzeży Brazylii i stamtąd musiał jeszcze przedostać się w poprzek całego kontynentu do Peru. Nie wiadomo, jak dokładnie tego dokonał i ile czasu mu to zajęło, ale z tego co wiadomo, większość tej drogi przebył na piechotę, chociaż jedynym źródłem informacji na ten temat są jego własne opowiadania. W Peru w końcu udało mu się znaleźć wymarzoną pracę. Niedługo później poznał również kobietę, peruwiankę imieniem Maria i zaczęli się spotykać. Ona także była naukowcem i pracowała w tym samym centrum badawczym, była zoologiem. Para w końcu pobrała się, a 10 października 1954 roku urodziło im się dziecko, córka, której dali na imię Julianę. Dziewczynka przyszła na świat w Limie, stolicy Peru. Część z tej wspomnianej przeze mnie wcześniej niewiarygodnej historii Hansa na pewno przez lata została wyolbrzymiona, ale nie da się zaprzeczyć, że był niesamowicie zdeterminowanym człowiekiem i jego córka bez wątpienia to po nim odziedziczyła. Juliana dorastała wśród natury. Oboje jej rodzice zajmowali się badaniem fauny i flory peruwiańskich dżungli i ona również uwielbiała uczyć się na ten temat. Kochała egzotyczne zwierzęta, pływała w rzekach, poznawała techniki przetrwania i zasoby, jakie można znaleźć na gęsto zalesionych terenach. Centrum naukowe, w którym pracowali rodzice dziewczyny, znajdowało się w mieście Pucallpa, we wschodnim Peru, na nizinie Amazonki, prawie 500 km od Limy, dlatego podróże między tymi miastami musiały być odbywane samolotem. I gdy Juliana poszła do szkoły w stolicy, takie wycieczki stały się bardzo częste. W 1971 roku dziewczyna skończyła 17 lat i ukończyła wtedy także liceum. Bal na zakończenie szkoły miał mieć miejsce 23 grudnia. I ze względu na to, że następnego dnia już była Wigilia i cała rodzina oczywiście chciała spędzić to święto wspólnie w Pucallpie, ponieważ właśnie tam musiał zostać Hans ze względu na pracę, do Limy z córką poleciała tylko Maria. Planowały wrócić samolotem rano 24 grudnia. Kupiły bilety na lot lokalnymi liniami Lanza, który leciał z Limy do Iquitos z międzylądowaniem właśnie w Pucallpie i ta pierwsza część lotu miała trwać zaledwie godzinę. Niestety okazało się, że w dzień ich podróży warunki atmosferyczne były bardzo niekorzystne, większość lotów zostało odwołanych i atmosfera na lotnisku była niesamowicie napięta i nieprzyjemna. Większość z pasażerów była zdesperowana, żeby dostać się do domu i móc spędzić święta ze swoimi bliskimi. Ku początkowemu zadowoleniu Juliany i Marii okazało się, że ich lot jako jedyny nie został wtedy odwołany.
samolot Lockheed L-188 Electra, lot numer 508, wystartował zgodnie z planem chwilę po 12 w południe. Pierwsze pół godziny lotu przebiegło bez najmniejszych problemów. Dopiero gdy samolot przekroczył Andy i wleciał w sam środek strefy burzowej, stało się jasne, w jak niebezpiecznej sytuacji się znaleźli. Dookoła widać i słychać było pioruny, turbulencje były niesamowicie silne i na pokładzie zaczęła się panika. Najgorsze było to, że nawet piloci nie wiedzieli, co zrobić. Znaleźli się w pułapce i sytuacja miała za chwilę jeszcze bardziej się pogorszyć. Dokładnie o 12:36 na wysokości 6401 metrów w jeden z silników samolotu uderzył piorun. Maszyna zaczęła z bardzo dużą prędkością spadać w stronę ziemi, a na wysokości 3 km rozpadła się na kawałki. Do katastrofy doszło nad miejscowością Puerto Inca. W sumie zginęło 6 członków załogi oraz 85 z 86 pasażerów. Jednej osobie udało się przeżyć. Była to 17-letnia Juliane Kepke. Nie wiedziała jak i kiedy, ale zorientowała się, że znajduje się poza samolotem i spada z wysokości 3 km. Nadal była przypięta do swojego fotela i obok przyczepione były sąsiednie fotele, jeden, na którym siedziała wcześniej jej matka i drugi, na którym siedział nieznajomy mężczyzna, ale ich nie było już na miejscach. Spadała z ogromną prędkością i nie miała możliwości skontrolowania tej sytuacji, w której się znajduje. W pewnym momencie te fotele odwróciły się, tak że widziała, jak leci prosto w stronę dżungli. Wraz ze zbliżaniem się do ziemi fotele zaczęły obracać się coraz szybciej. Ze względu na ciśnienie i to, że pas bezpieczeństwa uciskał ją w brzuch, w pewnym momencie straciła możliwość oddychania i zemdlała. Minęło kilka godzin, zanim odzyskała przytomność i zorientowała się, że przeżyła. Sama nie mogła uwierzyć w to, co się stało i gdyby nie to, że znajdowała się w środku dżungli, uznałaby, że wszystko, co się zdarzyło, to tylko jeden wielki, zły sen. Była pokryta błotem i zupełnie przemoczona, ale żyła. Oczywiście, jak można się spodziewać, nie była w najlepszym stanie fizycznym. Przede wszystkim miała wstrząs mózgu, ale fakt, że pozostała przypięta do fotela, uratował jej życie. To znacznie zamortyzowało upadek oraz to, że spadła do lasu, sprawiło, że dzięki drzewom utraciła sporo prędkości przed uderzeniem w ziemię. Nie mogła się ruszyć. W końcu udało jej się wypiąć z tego fotela, ale cały czas traciła przytomność. Biorąc pod uwagę wysokość tego upadku, jej obrażenia nie były poważne. Miała złamany obojczyk, ranę na nodze i kilka zadrapań. Dopiero następnego dnia rano udało jej się wstać i spróbować ocenić sytuację. Dookoła nie było nikogo, ani śladu nawet tego samolotu, z którego wypadła. Wiedziała, że musi jak najszybciej odnaleźć wodę, jedzenie i przede wszystkim chciała poszukać swojej matki. Błąkała się jednak przez 3 dni, zanim trafiła na pierwszy ślad tej katastrofy, kilka części samolotu. Najbliższa stacja znajdowała się zaledwie pół godziny drogi od miejsca, w którym wylądowała dziewczynka, jednak ona nie zdawała sobie z tego sprawy i poszła w zupełnie innym kierunku. Wiedziała, że musi odnaleźć ludzi, jakieś ślady cywilizacji. Z nauk swoich rodziców pamiętała, że największe szanse daje jej podążanie za strumieniem i znajdowanie zbiorników wodnych. I tak właśnie zrobiła. Usłyszała wodę i zaczęła iść wzdłuż strumienia. Podróż trwała wiele dni i Juliane była coraz bardziej wyczerpana, ale nie czuła nawet przez chwilę, że chce się poddać. Wiedziała, że wytrzymałość jest jej jedyną szansą na przetrwanie. Jedną z najbardziej niesamowitych części jej podróży był moment, w którym trafiła na rzekę. Było oczywiste, że nie jest to część rzeki, przy której znajdzie ludzi, ale uznała, że jej najlepszym planem będzie płynięcie nią. Oczywiście nie miała do dyspozycji łodzi, musiała płynąć o własnych siłach, tylko z patykiem w ręku. Tym patykiem sprawdzała, czy przed nią nie znajdują się kamienie oraz nim broniła się przed krokodylami, których w tej rzece było pełno. I zdecydowanie, gdyby nie jej wychowanie i przyzwyczajenie od najmłodszych lat do takich aspektów dziczy, na pewno nie udałoby jej się z taką pewnością siebie płynąć rzeką pełną niebezpiecznych zwierząt. Oczywiście te krokodyle, nie czując zagrożenia z jej strony, zostawiały ją w spokoju. Ale i tak nie oznacza to, że ta podróż była łatwa. Płynęła przez kilka dni
i w pewnym momencie słychać było helikoptery, które przeczesują tę okolicę w poszukiwaniu pasażerów i części samolotu. Nawet nie wyobrażam sobie, jak frustrujące musiało być to, że słyszała nad sobą ratunek, ale nie miała do niego dostępu. Nie było możliwości, że zostanie zauważona z takiej odległości wśród gęstych drzew. Od momentu katastrofy minęło 11 dni. Z czasem Juliany przestała słyszeć przelatujące nad głową helikoptery i była absolutnie wyczerpana. Przez większość tego czasu nic nie jadła i nie miała już sił, żeby płynąć tak sprawnie jak na początku. Większość dni spędzała odpoczywając na brzegu i tylko co jakiś czas traciła i odzyskiwała przytomność. Za jednym razem jednak, gdy się ocknęła, zauważyła na brzegu niewielką łódź. Nie mogła uwierzyć w swoje szczęście. Podeszła do niej i dotknęła jej, żeby sprawdzić, czy na pewno to nie są halucynacje. Przy tej łodzi zauważyła także niewielką ścieżkę prowadzącą do wzgórza, a właściwie wału przeciwpowodziowego. Miał on zaledwie 3 metry wysokości, ale nie miała siły, żeby się na niego wspiąć. Dopiero po kilku godzinach starań udało jej się znaleźć po drugiej stronie i tam ukazał jej się budynek. Nie mogła w to uwierzyć. Niestety, był zamknięty i nikogo nie było w środku. Położyła się tylko niedaleko, wiedząc, że prędzej czy później w okolicy pojawią się ludzie. I tak właśnie się stało. Następnego dnia przyszło tam 3 mężczyzn i dziewczynka była uratowana. Powiedziała im, że przeżyła katastrofę samolotu, która, jak później się okazało, była od tygodnia tematem numer 1 w mediach, więc mężczyźni dobrze wiedzieli, o co chodzi. Natychmiast zabrali ją do domu, dali jedzenie i pomogli się umyć. Niestety, najbliższy szpital znajdował się aż 7 dni drogi wzdłuż rzeki. Musieli przebyć tę drogę, ale tym razem Juliana nie była już sama i miała dostęp do jedzenia, dlatego jej szanse były znacznie większe. Następnego dnia stamtąd została przetransportowana do Pucajpy, gdzie czekał na nią ojciec. Hans przez cały ten czas był pewny, że 24 grudnia stracił całą rodzinę, żonę i córkę. W szpitalu 17-latka dowiedziała się, że spośród 92 osób, które znajdowały się wtedy na pokładzie, ona jest jedyną, która przeżyła. Niestety, 12 stycznia 1972 roku ratownicy znaleźli ciało jej matki Marii. Okazało się, że ona również przeżyła ten sam moment katastrofy, ale zmarła w wyniku poniesionych obrażeń. I ta informacja zdewastowała 17-latkę. Juliana obwiniała się bardzo długo o to, że nie udało jej się znaleźć matki i jej pomóc. Dziewczyna opowiedziała ze szczegółami wszystko, co pamięta z tamtego dnia i przede wszystkim z momentu katastrofy. Siedziała przy oknie i widziała moment, w którym piorun uderzył w bok samolotu. Wszyscy na pokładzie panikowali. Ogromne, silne turbulencje sprawiły, że te półki nad siedzeniami otworzyły się i wypadły stamtąd walizki oraz prezenty świąteczne, które ludzie wieźli swoim bliskim. Ostatnie, co Juliana pamięta z wewnątrz samolotu, to słowa jej matki Marii, która powiedziała: "To jest już koniec." Podczas śledztwa wyszło na jaw bardzo wiele niepokojących faktów na temat tych peruwiańskich linii lotniczych Lanza. Miały one bardzo złą reputację. Niestety, w ich samolotach często dochodziło do awarii i w ciągu ostatnich lat doszło do kilku katastrof. Do tego stopnia, że samolot, którym leciały Juliana i Maria, był ostatnim, który pozostał im do dyspozycji. Zatrudniani przez linię eksperci i mechanicy nie mieli odpowiedniego doświadczenia i szkolenia koniecznego do pracy przy naprawie statków powietrznych. Do tej pory pracowali przy samochodach i motocyklach. Dodatkowo ci piloci, którzy kierowali samolotem 24 grudnia 1971 roku, nie mieli wtedy ważnych licencji. Samolot był także przeładowany. Na pokładzie było o 10 osób za dużo, nie mówiąc już o ich bagażach. Ta katastrofa była 3 w ciągu 5 lat poważnym wypadkiem w tych liniach. Lanza została założona w 1963 roku, ale po katastrofie z 1971 zaprzestała działalności. Nie było już szans na uratowanie reputacji, nie mieli już żadnych samolotów i rząd peruwiański odebrał przedsiębiorstwu licencję na wykonywanie przewozów. Wkrótce Lanza ogłosiła także bankructwo.
Po tym, co przeszła, Juliane postanowiła wyprowadzić się z Peru i zamieszkać w kraju pochodzenia swojego ojca, w Niemczech. Studiowała biologię na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii w landzie Schleswig-Holstein. Skończyła studia w 1980 roku i zrobiła doktorat na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w Monachium. W ramach nauki wróciła do Peru, żeby zajmować się badaniem nietoperzy i swoją pracę naukową właśnie z tej dziedziny opublikowała w 1987 roku. Kilkukrotnie wracała w te okolice, w których doszło do katastrofy. Pomagała m.in. w poszukiwaniu rozrzuconych części samolotu. Przeszła również kilkukrotnie całą tę trasę, którą pokonała wtedy przez 11 dni, zanim znalazła ratunek. Wydaje się, że dobrze poradziła sobie z przeszłością i wszystkimi potwornymi wspomnieniami. W 1989 roku wzięła ślub z Irisiem Dillerem, także naukowcem, specjalistą od pasożytniczych os. 10 marca 2011 roku wydała swoją autobiografię opisującą doświadczenia jako jedyna osoba, która przeżyła lot Lanza 508. Książka została również przetłumaczona na polski i jej tytuł brzmi Kiedy spadłam z nieba. I to jest już koniec tej naprawdę niesamowitej sprawy. Mam nadzieję, że okazała się dla Was równie fascynująca jak dla mnie. To jest prawdziwy cud, że udało jej się przeżyć ten moment katastrofy oraz całe te 11 dni w tak niesprzyjających warunkach. Muszę przyznać, że jest to najprawdopodobniej jedna z moich ulubionych spraw, o jakich kiedykolwiek czytałam, więc jeśli słyszeliście coś jeszcze na jej temat, to napiszcie to w komentarzach i naprawdę bardzo chętnie o tym przeczytam. Jeśli słyszeliście także o podobnych sprawach, o których chcielibyście, żebym powiedziała w kolejnych odcinkach z tej serii, to również dajcie mi znać, chociaż jeśli macie inne tematy, to także o tym napiszcie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!